Jeśli oglądaliście mój poprzedni odcinek, to już wiecie, że to się nie mogło skończyć inaczej i nagram drugi speedrun z Spiral Parkour, także zaczynamy. Parkour. Nagrywam ten odcinek znowu 10. Kurde, Parkour Spiral 3. No nie no, to też będę musiał zagrać. Ostatnia parkoura miała 5 poziomów, ta ile ma? Nie widzę, ale tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tylko że te spirale są chyba węższe niż tamta. A ta ma... raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, trzynaście! No to nieźle. Dobra, lecimy, nie ma co się opierdzielać. Nigdy w życiu nie grałem na tej mapie. Nigdy w życiu, obiecuję. Nigdy w życiu nie grałem na tej mapie. Widziałem z niej odcinek, ale... Nie grałem. Tak, jesteśmy teraz w Netherze, który jest zbudowany przez tego gościa i lecimy do góry. Dobra, one same lecą. Nie muszę nawet nic robić. Dziękuję, dziękuję. Yo, ale fajny, nie no, zaprogramował to gość super. Dobra, startujemy. O ile w przypadku poprzedniej mapy, no to będzie długi film, będę dużo gadał, ale polecam zostać do końca, żeby zobaczyć... Aha, dobra. Czaję. Ogólnie nie grałem od dawna. To są chyba same takie ten. Nie grałem od dawna w Minecrafta, jak już to ostatnio w tą spirale parkoura w Minecrafcie. I jak mam być szczery, to okej, okay, nie używam shifta w ogóle, niestety. Jak mam być szczery, to w tą mapę tak serio nigdy nie grałem. No i tam znowu są jakieś drzwi, no mnie to ciekawi, co tam jest. No jeszcze spadłem przez tą ciekawość. Dzisiaj mi pójdzie słabiej, bo ile w poprzednią mapę grałem ostatnio u kuzynki. Dobra, niech będzie, że u kuzynki. To po prostu w tą mapę nigdy w życiu nie grałem, więc będzie o wiele ciężej. Ale kształty? Nie no, nie polecam takich kształtów. Kto to budował? Czekaj, tam coś na dole jest? Ciekawe. A nie będę tam schodził. Bo jeszcze stracę swój cenny czas. Czemu to brzmiało tak? Sassy. Gassy. Oj. Dobra, nie poszło aż tak źle. W miarę się nauczyłem skakać na slime blokach. Yo. Dobra, proszę bardzo. Nie jest tak źle. Jak na pierwszy raz w życiu grając tą mapę przechodzę tak dobrze, to nie jest chyba tak źle, nie widzowie? Proszę bardzo. Nie no. Czemu ja wyglądam, jakbym grał na tej mapie już któryś raz z rzędu? Bo mi tak dobrze idzie, no nie gadajcie. Czekaj, ja to zepsułem. Przecież tam trzeba było skoczyć. Dobra, trudno. Jeszcze raz się to zrobi. No i dupa. Czekaj, no muszę... A nie, bo tu jest przejście. Dobra, nie musiałem tego przychodzić. Tak ten. A, dobra, ale to jest i tak łatwe, no. Po co tu zrobić spawpointa, jak to jest banał. Ostatnio wyszła aktualizacja do tej mapy, co nagrywałem ostatnio. Czyli Parkour Spiral 1. Woda w Netherze. Sassy. O nie, ja to znowu zepsułem. Ajajajajaj. Może być problem dzisiaj, bo ja nie wiem, co tu mam robić. Ale dobra, tu jest to przejście. Zlecimy tu. I od razu trzeba się wybić tam. No i znowu zepsułem. A nie, ja mam tu skoczyć chyba. Dobra. Ej, faktycznie chyba mam tu skoczyć. Okej, okay. Dobra, ja tam chciałem przejść. Ej, portal. Dobra, kurde, szkoda, że nie da się tam wejść. Jeszcze jakieś trujące róże, no kto to postawił? Druże liderowe. Ajajajajaj. No trudno. Dobra. Odcinek łatwy nie będzie. I pewnie długi. Pomimo, że pewnie nazwę ten odcinek... Albo ten odcinek będziesz nazywał... znowu jakiś tam speedrun... parkour speedrun... spiral Minecraft. Albo... dobra, tu trzeba po snowglaście. Nie, jak to było? Czekaj. Co to jest? Glowstone. Snowglast. Ja nie mogę. Co ja gadam? Glowstone. Dobra. A w ogóle koordynaty naprawiłem jakiś czas temu. Nie aż tak dawno temu. Dobra. Łatwo. Nie no. Jak już się nauczyłem dzisiaj skakać godzinę na slime blokach i zrobiłem całą mapę z Parkour Spiral 1, to nie jest aż tak źle, ale powiem szczerze, nienawidzę slime bloków. I każdy, kto widział poprzedni odcinek, powinien to wiedzieć. A i jakby co, to nie mogę game moda, jak widzicie. Game moda. O, jest. Game moda nie mogę wpisywać.
Także, żeby nie było, dobra, przeszedłem, Jezu. Nie używam cię game mode'a, więc jak film będzie długi, no to tylko wina moich umiejętności. Dobra, to było bliskie. Dobra. Ej, ale stres, ja nie mogę, ale stresik. A dobra, to jest taki tylko wybujały element tej całej fabuły. Co ja gadam? Jestem jakiś odklejony dzisiaj. Nie wiem. Ale nie aż tak jak miniatury Vito i Belli w ostatnich czasach. Albo ten piasek duszy nie spowalnia, bo to jest gleba duszy, nie piasek duszy. Dobra, ja już zapomniałem jak się gra w Minecrafta. Ej, naprawdę, to jest tragiczne. Ja zapomniałem jak się gra w moją ulubioną grę. To jest okropne. Czekaj, no nie mogę tu wejść. Przecież to mnie tepnie. Aha, dobra. Czekaj, bo ja mam shifta. Nie no, ja mam shifta. Ho, ho, ho! Ale to spagowałem! Co tu się stało? Ja nie mogę, ja przeleciałem jakoś nad tym. Aha, dobra. Tego się nie spodziewałem, jak mam być szczery. Dobra, to jest grota piglina. Dobra, i tu mnie wyrzuci do góry. To tak zawsze działa. Tu, dobra, tu jest już normalny świat. I ta woda, która nie spada na dół, tylko tak ten... Bo ona jak spada na dół, to wyparowuje. Odlać tą wodę, która była tam na dole cały czas, nie? Logika Minecrafta jest bombowa. Czekaj. A, dobra, tutaj. Yo, ale to jest łatwe, ja nie mogę. God boli mnie, bo nie lubię za bardzo czerwonego koloru i gdy cały Nether składa się praktycznie tylko z jednego koloru, to... No niestety będzie ciężko. Ale niebieski też jest ładny. Fioletowy, zielony, ładne kolorki. No jakoś za żółtym i czerwonym nie przepadam. No i dead. Dobra, czekaj, trzeba tam. Przypadkowo tam spadłem, bo miałem w sumie gdzie indziej lecieć, ale już tak wyszło. To dobrze, w ostatniej chwili się zorientowałem, że mam tam lecieć. I ten double jump u mnie też jest taki. Dobra, jest. Widzicie? Ta godzina slime bloków i 21 minut parkura w Minecrafcie jednak się opłacało. Poprzedniej mapy... Oj, dobra. Jezu, takie parkury są najgorsze. Ostatnio oglądałem sam comment, czy jakoś to tam było, sum comment. I widziałem, że grał na tej mapie, także w sumie śmiesznie. Pozdrawiam serdecznie. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Nie wiem, no kurczę. Chciałbym coś... Co to robi? Jestem głupi. Ja miałem na to spać. Przypomnę tylko osobom, które nie oglądały pierwszego odcinka. Czekajcie, muszę się postarać teraz. Oj, dobra. Przypomnę osobom, które nie oglądały pierwszego odcinka, że z poprzedniej mapy parkouru tego samego gościa, tej samej wytwórni, nie wiem kto to robił, że ja tu nie robię faktycznego speedrunu. W sensie, no, to jest trochę taki speedrun, bo jednak się śpieszę, ale to nie jest taki serio speedrun, no bo gdybym ja robił serio speedrun, to bym się bardziej postarał, a ja sobie gram tak po prostu dla przyjemności, nie? W sensie... Nie lubię map parkour, bo one są, w sensie, lubię mapy parkour, ale strasznie mnie one denerwują. Irytują. Ale na szczęście mi dobrze idzie. Bez git. No nie ukrywam. Kto normalnie lubi mapy parkour i się na nich nie wkurza, to nie wiem, ale... O, dobra. Idealnie. O, myślałem, że jakiś pojawi się przede mną głaz i nagle zniknie, ale na szczęście tak się nie stało. Ej, no ja mam flashbacki z tego odcinka. To było chyba o jakimś tam ptaszek sowa. Jakimś tiktokerze. Kurde, co jest? Oj, tu idealnie stosowali ten bloczek. Wygląda to pięknie. Piękniusio. Idealnie. Teraz trzeba tu. Na drzewko. I proszę bardzo. Dobra, nie no. Fajnie się w to gra. W sensie, przyjemnie. Nie powiem. Naprawdę przyjemnie. O, dobra. Tylko żebym nie spadł, bo by było troszkę słabo. Nie no, tu są bardziej ogarnięte parkury niż w poprzednim. Szkoda tylko, że głównie jedyne rzeczy, które to są jakieś slime bloki i skakanie po prostu po takich tych. A, to będzie pewnie później. No to nie jest mapa fabularna, już myślałem. Ajajaj. Co ja mam tu zrobić? Czekaj, no tu się zaczyna, to tu mam skoczyć, dobra.
Jak ja mam tu wskoczyć? A dobra, tu ja jestem naprawdę jakiś odklejony dzisiaj. W sensie, nie no, bardzo, bardzo, przecież to widać. No i dalej. O, proszę bardzo, trzeba się schylić. No dobra, jedna mechanika, która to jest cokolwiek innego niż ta typowa, jak zawsze. O, no i oczywiście rozwaliłem zboże. Domeczek, proszę bardzo. Ej, ładny ten domeczek. Co, to jest węgiel na dole? Tak, węgiel. A to jakim cudem się to nie gaśnie? Nie wiem. A to? Jak działa? Ej, fajnie to zrobili, naprawdę. Oni wczepili tam bloka, a zrobili to jakoś na barierze, coś takiego. Słyszałem, że tak się da. Nie no, naprawdę. Uwielbiam tą mapę. To jest po prostu... zarąbiste, nie? Polecam każdemu. Ja już 12 minut to nagrywam. Albo zrobię z tego speedrun, albo... w sensie, albo nazwę to speedrun, albo po prostu będzie ten... Także no, ja muszę coś gadać, żeby film nie był nudny i też lubię gadać. Aż tyle nie, bo wyciszyłbym się tak jak teraz. Ale po co? Ale ja nie chcę. Oj, 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 oj. Troszkę mi jeszcze zostało. To jednak będzie... długi odcinek się nazywało. Bo taki speedrun by... ten, ale w ogóle nie wiem, jakim cudem ludzie robią taki z tego speedrun w... ten, w... jak nie wiem, jakim cudem ludzie robią z tego speedrun w 7 minut, bo widziałem takie odcinki, jak przeglądałem Parkour Spiral 1 po nagraniu pierwszego odcinka i zmontowaniu, czyli w sumie parę godzin temu, to widziałem, że ludzie przechodzą to w 7 minut. Nie oglądałem tych filmów, ale... o, pff, ale... nie, nie wiem, dziwne to jest, to jest nienormalne. Czekajcie, napiję się. Dobra, orzeźwiona woda, orzeźwiony wiksu piksu, lecimy. Bambuks. Wiecie co, naprawdę mi przykro, że nie ma tutaj jakiejś mechaniki typu... no bo to jest tylko skakanie i slime bloki, a nie ma... nie ma jakiejś porządnej mechaniki typu... naciśnij przycisk, żeby odbić się i żeby skoczyć na to. No nie, no czegoś takiego nie ma w tej grze, no. Kurde, szkoda mi tego, bo to jest naprawdę mapa z potencjałem, ale oni to tak... trochę zdupcyli, no nie powiem. No ale szkoda, no trudno, no. Mapa wyszła w miarę okej, tylko szkoda, że nie ma aż... czekajcie, ja mam tam wpaść? Czy co? Nie, tam nie mam wpaść, to jest tylko dla ozdoby. Yo, skakanie po bambusa. Nie, szczerze, jak ja robiłem parkour, jak miałem 10 lat, to wyszedłem bardziej kreatywny niż ten, bo ten tu jest tylko skakanie i... slime bloki! No nie, nie skoczę tam, z tego się nie da zrobić. Nie wiem, on jest jakoś krzywo postawiony, ten bambus, patrzcie na to. Dobra, jest. No i dupa. No niestety. Dobra, jestem. Nie denerwuj mnie nawet. No nie gadaj. Jedyne co nie trzeba było skakać po tym mamusach. To była zmyłka. To była zmyłka. Dobra, tu autor zrobił ciekawe. Nie trzeba, można tu było na dwa sposoby. Albo biegać po mamusach, albo przejść tu, skoczyć tu. Na tych i tu. Jak zobaczyłem co on zrobił to... ej, Enrod. To jest sassy. O Jezu. Wszędzie fioletowo, te rody są naprawdę sosy, ja nie wiem co tu się dzieje. Czekajcie, no gdzie ja mam skoczyć? Czy to tu? A, i na tego, tego grubego, dobra, proszę bardzo. Teraz na to. I tu, proszę bardzo. Easy. Nie no, znowu jakieś chodzenie spiralą, no co to jest? Kto to wymyślał? Ja nie wiem, kto to wymyślał. Przykro mi, jak to widzę. Dobra, już myślałem, że zepsułem. Nie no, kto wymyślił tą spiralę, no przecież w sensie tą spiralę, tą dosłownie spiralę. To jest bez sensu. Za dużo jej. Za mało nowych mechanik. Mogliby tu dać mechaniki z miodem, który trzeba po prostu przejść, tak prześlizgiwać, że tak tu. Ja, no to nie jest speedrun, no. Ale przydałyby się takie nowe mechaniki. Wracając jeszcze na chwilę do poprzedniej kwestii, to ja wiem, że w tytule pewnie będzie speedrun i w ogóle, ale pamiętajcie. Oglądając ten film, to nie jest speedrun, tylko ja sobie tak po prostu gram do przyjemności, no bo po co robić speedrun? Ja bym chciał zrobić speedrun, to by mi poszło 100 razy lepiej niż tutaj. Yo, TNT! Ale ja się nie staram tutaj, ja po prostu sobie tak pykam w Minecrafta, trochę sobie skaczę. Jakby, no, to nie wymaga jakiegoś dużego wsiku. Jakbym chciał zrobić speedruna, to bym zrobił, ale... ale nie chcę robić speedruna, bo po co mi to niby? Więc no, jak będę kogoś komentował, to mogę też użyć tego odcinka akurat. Więc przydać taki spiral parkour na kompie, na dysku.
Ojeju. Dobra. No, jak mówię, za mało tu mechanik. Dużo skakania, ale mało myślenia. No naprawdę, szkoda. Jakieś przyciski, żeby ten... Za mało też easter eggów. No ja na razie znalazłem jednego easter egga. A w poprzedniej mapie było ich, nie wiem... Było ich nawet nowe dodali. Było ich tam z 10, kurczę, no... No dobra, może 8, ale no to jest... Czekajcie, tu musi być easter egg. Niemożliwe. Patrzcie, tu jest easter egg. O kurde. A może to było celowe? Nie gadaj, że to było celowe, no. Ja myślałem, że to jest easter egg. No nie, no. A tego też nie zauważyłem. No nie! Jak ja mam tam wejść? Nie da się tam wyżej. No nie, no. Ja myślałem, że to jest easter egg, a nie jakiś parkour. No, psuli mi zabawę. A tak się dobrze bawiłem. Czekaj, no gdzie ja mam skoczyć? Już tu nie można. Aha, dobra. Dobra, tutaj. Nie no, co? Ja muszę później sprawdzić na GameModzie, jak tam dolecieć. Teraz nie, bo nie chcę oszukiwać, ale... Ale później? Ciekawi mnie to. W sumie mogłem tu skoczyć, dobra, nieważne. Ajajaj. 100... Znaczy 100. 1062. Już 18 film, 18 minut to wszystko trwa. Jest naprawdę źle. Zły time, ale będzie idealna miniaturka i idealny ten. Żeby nie było, że od kogoś kopiuję, to... to było dziwne. To zapożyczyłem pomysł, zainspirowałem się. Pomysłem od filmu Doknesa, czyli długi pojedynek. Wiadomo, wszyscy chyba wiedzą, do czego to było... dwuznaczne, nie powiem. I... no, to był fajny film. Już takie mapy nie będę nagrywał raczej, ale... ale wiecie. Tak tylko chciałem... Pierwsze, żeby trochę nawiązać do tych starych czasów, tych wszystkich memów z DXD, a drugi to, żeby też troszkę, no jednak, no to jest fajny pomysł, więc zainspirowałem się, nie powiem. Ja jestem jakimś atencjuszem. Atencjuszem też możecie kojarzyć to słowo z pewnego kanału, o którym już wcześniej wspominałem. Jeśli ktoś mnie słucha uważnie, to pewnie wie, o co mi chodzi. Czemu mówię takim niższym tonem? Nie wiem, w sumie. No już mówię normalnie, spokojnie. Dobrze, skaczemy tutaj. Oczywiście slime bloki, bo jakby inaczej. Nie mógł się gościu pokusić. Nie mógł się gościu skusić i nie dać tych głupich slime bloków. Oczywiście bloki miodu, jakieś przyciski, jakieś pistony, jakieś strzały latające, które by nam blokowały drogę. O, na przykład tutaj by latały co 5 sekund strzały i nam przeszkadzały. To była super mechanika! Czemu on tego nie dodał? Ja naprawdę nie rozumiem. Czemu ja tam skaczę na dwa skoki? Czy to tego nie da się tak zrobić? No da się, ale trzeba być pro playerem, który przychodzi całą taką spiralę w 7 minut. A widzicie, żebym ja był takim pro playerem? Bo ja to nie. Czekajcie. Dobra, tutaj. Yo. Nie za daleko, byczku, nie za daleko. Bo się przeskoczysz! Oj, dobra, idealne. Dobra, teraz tu. Nie wiem, czy to zadziała. W sensie... Co? Same boki działam przez wodę? CO?! Ale on chyba zmniejszył moją... skoczność. Ta woda. No bo to jednak jest opór. Więc w sumie to jest logiczne. Nie, jeśli serio taka jest mechanika w Minecrafcie, to nieźle. Naprawdę gratki. Tylko jakim cudem tu nie zaskoczy? Czy to był taki łatwy skok? Ja jestem jakiś, nie wiem, jakiś pijany dzisiaj. Nie wiem. Albo zmęczony. W sumie nagrywać dwie takie mapy pod rząd to... Nie powiem, nie jest łatwa robota. Yo, dobra, przeskoczyłem. Nie, no te mapy są praktycznie jeden do jeden. Taka sama... Takie same biomy to są. Nawet na tamtej mapie by te i ten. Nie mogliby tu jakieś zgliszczy robić, tak? Albo kolejny parkour miodowy, no kurczę. Dobra, tu jest... Tu jest jedna fajna mechanika, ten miód. Patrzcie, nie można na nim skakać. Trzeba ten... No to jest fajna mechanika, ale czemu tylko jedna, no? Kto wpadł na pomysł taki głupi, żeby zrobić jedną mechanikę? Tylko taką fajną mechanikę na jednym biomie tylko, no. O. Nawet nie wykorzystał tego, że można spadać po miodzie. To by było super. Może na spirale to tak się, no, ale mógłby zrobić taki wyższy poziom. I takie zjeżdżalnie. O, ale bym chciał. Taką parkurową zjeżdżalnię, ale bym chciał. Ja nie mogę.
Aż mnie korci, żeby samemu zrobić parkura. Czekaj, to był z kolejny easter egg. A nie, ja tam mogę wejść. Dobra, czekaj. Zaraz tam wejdę. Skaczemy z pytułu i tu można wyjść, ale nie będę tam spadał. Albo będę. Ej, jakie dziwne łóżko, co jest? O, chłop śpi na podłodze. Mógł jeszcze brązowe zrobić, żeby bardziej imitowało tą podłogę. Nie powiem. Dobra, to jest jakiś dziwny ten skok. Dobra, lecimy. Dobra, koblowy poziom. Lubię koblowe poziomy. Jakoś... Nani? Oj, co jest? Przeskoczyłem tu jakimś cudem. Czekaj. Nie, dobrze skoczyłem. Okej. Lecimy. Lecimy dalej. Dawno nie było slime bloków, więc nawet jestem zadowolony. Że slime bloki to też fajna. O. No tylko, że to nie działa. No, kto to wymyślił? No, kto to zaprojektował? Czekaj, easter egg. Nie ma easter egga. No to dupa. Czemu na tym mapie jest tylko jeden easter egg? Czemu ja tak ciężko znaleźć? Albo one są, tylko ja jestem jakiś nieprzytomny i nie widziałem jeszcze żadnego. Albo ich za słabo szukam, albo ich tu w ogóle nie ma. Raczej stawiam na tą trzecią opcję. Trzecią i drugą, ale raczej trzecią. Bo nie powiem, szukam tych easter eggów. Jak tylko są, to mam je jak oko w głowie. Jak oko w głowie? Jak błysk w oczku? Nie wiem, jak to się mówiło. Dobra, minecart! Coś znowu kolejnego, fajnego. Yo! No i dupa. Dobra, spadnę na dół. Czekaj. Po co ja na tym jadę, jak mogę z tego wyjść? A nie, bo muszę tu przejechać. Yo! Ale time! Ale time, idealny. Czekaj, tu było tu? Tak. Nie, no super. Tylko tam były barier bloki, więc mogłem przez nie przejść. Ale... W sumie tu też mogłem wysiąść. Ale kolejka. Nie, no super. Gdyby to nie było takie długie, to też bym to zrobił. W 7 minut. No nie powiedzcie mi, że nie. Czekajcie. Ja coś muszę na szybko znaleźć. Słuchajcie tego klasyka. Czekaj, podłożę to tu. Mam nadzieję, że słychać miarę. Jak nie, to trudno. Dobra, chwilę pogram z tym, mam nadzieję, że nie będzie praw autorskich. Nie wiem, czy to zarąbista piosenka, jak można tego nie słuchać. Dobra, trochę przyciszę. Funny next day, we'll give you the way. This year, to save me from the years. I give you to someone special. Ja już widzę te memy. O! No mam nadzieję, że to słychać, bo jak nie słychać, to jestem zły. Albo jak będzie za głośno ode mnie, to też trochę kijowo. No nie! Co to jest? Że tylko się nie da przejść. Pół godziny już ma! Yo! Ile mi jeszcze zostało? A, to już końcówka. Dobra. Czekaj, poka to. Yo! Już koniec. Pod koniec odcinka puszczam Last Christmas. Nie mogę, no co to jest? I give them my heart. Dobra, czekaj, muszę się skupić. Zaraz zobaczymy, czy są znajdźki. Znaczy, wy już nie zobaczycie. Ale ja jestem ciekawy. Ja se sam zobaczę. No nie! Nie ma Last Christmas! Chcecie? To posłuchajcie sobie w przyszłym roku, jak będę pewnie to śpiewał. Znaczy co? Nic nie spoileruję, nie? Czekaj, no gdzie ja mam skoczyć? Nie rozumiem tego. Jestem jakiś strasznie głupi. Tak mnie gardło boli, że już ledwo gadam cokolwiek. Ja już muszę popijać wodą wszystko. Ja jestem stary i nie jary, znaczy co? Nie no, nie ogarniam tego. No nie da się tego przejść! No patrzcie, no nie da się! Jak ja mam to niby zrobić? Czekaj no. Patrz! No nie chcę używać game mode'a, no. Co to jest, creative'a? Nie ma zamiaru, no. Kurde no. Jest jedyny etap, gdzie nie umiem tego kompletnie przejść. Przecież tego się nie da, patrzcie. No bo ja już jestem jakiś, nie wiem, za długo tego nie było. Dobra, dobra. Już miałem po tej próbie włączyć game mode'a, ale... Ała. Ale jednak nie pykło. Znaczy nie pykło, a jednak pykło. Dobra, easy. Ostatni etap, proszę bardzo. Nie, jednak ostatni etap był bardziej ciekawy. Chociaż ten jest mega trudny. Najtrudniejszy... Czekaj, ile to jest bloków? 3 bloki! Czy oni by włączyli jakiegoś slow-mo? No, nasycenie jest tu. No nie gadaj!
No nie gadaj, że ja nie przejdę końcówki! Jakim cudem koniec jest dla mnie najtrudniejszy? Dobra. The end. Thanks for playing. Thanks. Co ja gadam? Czekaj. Spawn point. Nie ma wyświetlonego czasu, ile grałem? Ale dupa, ja nie mogę. Dobra, jest. Robię screena, nie? Rank B. Ranga B. Easy. Dobra, czekajcie. Szybko. Patrzymy. Jeszcze już to zrobię na odcinku. Tak jest długi odcinek. Yo, ile tu schodzenia w środku? Ja nie mogę. Nie dziwię się, że ten gościu nie robił aż tyle easter eggów jak poprzedni, bo tu nie ma gdzie miejsca na easter eggi. Ale jestem ciekawy, co tu jest. Tu? Czekaj, czekaj, gdzie to było? Co tu się dzieje? Czekaj, tu trzeba było wejść. Tu jest ulica, tu jest obróco. Czekaj, no trzeba było tu wejść, tu. Nacisnąć przycisk i bym mógł tu wejść. Tu by był parkour. Czekaj, no ja to muszę zrobić. Nie odpuszczę tego tak. Przygodowy. Spawn point. Nie ma, spadaj. Ja tego nie robię. Tego nie robię. Ja muszę to zrobić, nie? Czekaj, i tam się otworzyło jakieś przejście. No nie, no ja to muszę zrobić przecież. Uff, było blisko. No i dupa. Czekaj, ja tam mogę wlecieć. Co ja robię? Dobra, creative, lecimy. Tu trzeba, tu trzeba, tu trzeba, tu trzeba. Tu jest kolejny. Nie ma przycisków? Nie ma. Tu spadamy na dół. Aha, i można było przeskipować poziomy. Czekaj, to od tego było? Do tego. Czy można to było przejść albo w ten sposób, albo w tamten? Ej, nie no, uwielbiam takie rzeczy. Czekaj, tylko że to jest dalej ciągnięte. Tu jest runda i tu dalej można. Ale tu już nic nie ma. Aha, czyli to był tylko taki easter egg. Czy się goś sobie skopiował i... Może miał to wkleić, ale... Ale nie zrobił w końcu. Dobra, nie wiem. Ale... Nieźle. Czy są tu jeszcze jakieś easter eggi? Nie gada, że to już wszystko. Jak to jest wszystko, to ja nie wiem. Trochę słabo. Czekaj, no nie gadajcie. Ej, bo tu chyba se... A bo tu jeszcze jest druga połowa. Czekaj. Zobaczę, co było za tymi drzwiami. Mnie to ciekawi. No, gość tylko zrobił dwa easter eggi. To jest śmieszne. Czekaj, tu co to jest za tunel? On nikt do niego nie prowadzi. Dobra. To było gdzieś na początku. Te drzwi. O, proszę bardzo. Dobra. Teraz sobie wejdziemy tu na legalu. Można wyjść. Ale nie, dziękuję. Chodzimy. Klątwa uwiązana. No leży. Chodzimy tu. Aha! Ej, dobra, to jest logiczne. Ej, nie no, fajna zagadka, nie? Tu co było? Tu nic nie było, to było takie przejście. Dobra, ej, nie no. Podoba mi się to. Czekaj, to co to niby jest? Czyli tu jednak coś było? Aha, ale nie można było tam wejść. Tu... Aha, jakaś baza. No dobra, nieźle. Dobra, kończymy odcinek. Mam nadzieję, że was podobał. Niezły był. Ja już lecę. Napiszcie w komentarzu, jeśli wiecie, skąd jest miniatura. Elo, zainspirowany.